86-letnia kobieta zginęła wczoraj pod kołami samochodu ciężarowego w dzielnicy Zabrza w Biskupicach. Z nagrań monitoringu wynika, że kierowca ciężarówki nie zauważył przechodzącej przed pojazdem kobiety i śmiertelnie ją potrącił. Zginęła na miejscu. Do tragedii doszło wczoraj po godzinie 14 na ulicy Okrzei. Z nagrań monitoringu wynika, że w chwili, gdy kobieta chciała przejść przez drogę na jezdni, stały dwie ciężarówki, których kierowcy rozmawiali ze sobą. Gdy kobieta znalazła się już na jezdni, jeden z kierowców ruszył i przejechał pieszą przed nim kołem. Kobieta zginęła na miejscu. Kierowca ciężarówki, 66-letni mieszkaniec Czerwionki Leszczyn, został przewieziony do szpitala z powodu szoku powypadkowego. Na szczęście w jego organizmie nie stwierdzono alkoholu. Kierowca stracił prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Postępowanie w tej sprawie nadal trwa.